Cześć wszystkim, Włodek z tej strony, witam Was na moim kanale o elektromobilności. Nasz samochód to Tesla Model 3 Long Range, już używana, trzeci rok jest, prawie 80 tysięcy, teraz 78 tysięcy przebiegu na liczniku. Chciałem Wam troszeczkę opowiedzieć o tym, jaki eksperyment teraz uprawiam. Już ponad 3 miesiące nie ładuję w domu, w garażu. Sprawdzam, czy można w ogóle żyć z elektrykiem, jeżeli nie macie ładowarki na miejscu parkingowym. Na przykład mieszkacie w normalnym bloku i samochód stoi na ulicy, macie tam miejsce parkingowe, nie ma możliwości ładować pod blokiem. Czy można, czy nie można tak korzystać z samochodu? Teraz proszę Was, zasubskrybujcie mój kanał. Staram się pomagać swoim subskrybentom, odpowiadać na wszystkie komentarze, także napiszcie komentarz. Proszę też, polubcie ten filmik, jak Wam się spodoba, albo nie polubcie, jak Wam się nie spodoba. To dla mnie zawsze pomocna opinia i informacja zwrotna. Dziękuję bardzo. Owszem, w garażu nie korzystam z Sentry Mode, więc w nocy mój samochód nie zużywa energii prawie wcale, ale 3 km od mojego domu znajdują się dwie komunalne ładowarki. Na dodatek, to zachęta dla mnie oczywiście, te ładowarki są bezpłatne, więc mamy jedną zachętę, żeby korzystać z tych ładowarek. Trzecią ładowarkę jeszcze nie włączyli, już ponad rok stoi wyłączona, też komunalna, a czwarta ładowarka Lidl, jeszcze bliżej, chyba w 15 minut od nas, jest już zainstalowana, jeszcze w folii i mam nadzieję, że będzie uruchomiona, więc też może sobie będzie pojechać na zakupy i bezpłatnie podładować. Także sytuacja się rozwija i nasze miasteczko Starogard jest na całkiem dobrej pozycji co do elektryfikacji i zachęty do kupna elektrycznych samochodów. Otóż o tym, ile energii zużyłem z tej ładowarki, albo ile zaoszczędziłem i nie zużyłem w domu, to nagram oddzielny filmik, gdzie będzie wszystko, szczegóły i tak dalej. A teraz Wam powiem ciekawą rzecz, jaką zachętę możecie mieć. Jak mieszkacie w mieszkaniu, w bloku i owszem, jeżeli musieć gdzieś jeździć i ładować elektryk, no to będzie dla Was oczywiście dyskomfort. Bo cały sens elektryka jest w tym, że ładuje tam, gdzie stoi. To jest duża wygoda. I wtedy nie macie odczucia, że elektryk zużywa Wasz czas, bo jego trzeba gdzieś ładować i czekać, jak on się naładuje. Ale jest jeden trik. Jeżeli w tym czasie, póki elektryk ładuje, będziecie robić coś korzystnego, potrzebnego Wam, to nie będzie to dla Was odczuwalne jako strata czasu. I przykładowo, i moja taka rada, dużo jest osób w Polsce, które kochają psów i mają u siebie psa, pupila, więc też do takich osób należymy. Mamy w domu pieska, uwielbia ten piesek, słuchajcie, spacery, nie? I uwielbia też jeździć samochodem. I to mi naprowadziło na taki pomysł, bo te ładowarki w Starogardzie Gdańskim stoją już od ponad roku. Tylko nie chciało mi się tam jeździć, nie? A tutaj zdecydowałem, a dlaczego nie połączyć podładowanie elektryka z spacerem dla psa? Ta ładowarka znajduje się od nas 3 km, więc to na piechotę jest 30 minut czasu, żeby wrócić z tej ładowarki. Biorę z sobą pieska, on uwielbia jeździć tutaj z przodu, wygląda przez okno, szczeka na innych psów. Przejeżdżamy na ładowarkę, podpinam samochód, biorę pieska i wracamy do domu na piechotę. Pół godziny. No z pieskiem to zajmuje powiedzmy 45 minut, bo wolniej idziemy. Piesek jest zadowolony i przeszczęśliwy. Elektryk się ładuje. Jak wracamy do domu, to patrzymy, ile zostało czasu, bo w aplikacji to wszystko widać. Ile jeszcze czasu musimy ładować. I samochód pokazuje na przykład, jeszcze 2 godziny 50 minut zostało. Ok, wtedy sobie robimy jakieś sprawy w domu, pomagam odrabiać lekcje synku, albo robię filmiki, które potem oglądacie, albo jeszcze coś robię w domu, mogę nawet pospać,
I potem jak już czas, znowu biorę pieska i my wracamy, odbieramy nasz samochód z ładowarki. Super! A żeby ten system działał z bezpłatną ładowarką, no to mniej więcej żeśmy umówili z innymi właścicielami samochodów elektrycznych i hybrydowych, które korzystają z tych ładowarek, żeby korzystać z aplikacji PlugShare. Więc jak podpinamy, to staramy się pisać, do której godziny planujemy zajmować tą ładowarkę. I teraz jest dość wygodny system. Większość właścicieli elektryków korzysta z tego systemu PlugShare. Sprawdzam, czy nikt tam teraz nie stoi. Znam godziny, kiedy mniej prawdopodobnie, że ktoś będzie tą ładowarkę zajmował. Podjeżdżam tam z pieskiem, ustawiam, odhaczam się na PlugShare i jest. I potrzebuję naładować z naszym trybem życia i z wyjazdami ze Starogardu Gdańskiego, powiedzmy do Gdańska, no może 3 razy w tygodniu. I jest to bezproblemowe. Piesek chce spacerować częściej niż my potrzebujemy ładować. A i tak, nigdy też nie mamy samochodu rozładowanego do zera, więc ten czas postoju na ładowarce no nigdy nie jest tam 5,5 godziny. Bo ładowarki, z których korzystamy, oni potrafią dawać 10-11 kW. A my gdzieś przejeżdżamy tam, aktywujemy ładowarkę, mając poziom naładowania 49-53, więc od 2,5 do 3,5 godziny zajmuje nam taka sesja ładowania. No i co mi pomaga, motywuje korzystać z tych bezpłatnych ładowarek, to są oczywiście nowe taryfy i ten limit. Teraz mam 43 grosze za kilowatogodzinę w taryfie nocnej, ale na cały dom mamy limit tylko 2000 kWh, a ja przez cały rok, 2002, zużyłem 10 000 kWh. Więc z pewnością wykroczyłem by ponad ten limit już teraz, w kwietniu, ale wtedy są te nieciekawe taryfy, więc zdecydowałem sobie, okej, ja zmniejszam zużycie, korzystam z bezpłatnych ładowarek, więc to moja zachęta numer 3. I co z tego wynikło? Ja z tego korzystałem od połowy stycznia i już w lutym zaczęła do mnie wydzwaniać Orlen Energa. Ja mam Orlen, kiedyś Energa i dostawcę Energoobrót. Więc zaczęli do mnie się wdzwaniać. Mamy super ofertę. Oferujemy stabilizować ceny. Podpiszemy teraz umowę i będą specjalne ceny. W tych cenach będą, nie wiem, schowane 2% rabatu, wyższa opłata handlowa i karta paliwowa na 75 litrów paliwa na miesiąc z rabatem 10%. Ja mówię, halo, halo, ale ja mam elektrykę, ja nie potrzebuję karty paliwowej. Więc jakieś inne oferty mi nie chcieli dać. Namawiali mi, że ja mogę tą kartę paliwową komuś oddać. Tylko jest haczyk, że zgodnie z regulaminem, to nie można tej karty komuś oddać, bo ta karta ma być zarejestrowana do konkretnych tablic, do konkretnego samochodu. Więc jakbym komuś tą kartę oddawał, to bym złamał regulamin tej promocji. Więc jakoś to było słabe i nie mogłem skumać, dlaczego oni do mnie się dzwoniają, bo chcieli, żeby już natychmiast podpisać taką umowę, już natychmiast, w trybie zdalnym. Wystarczy, że pan powie tak i mi to się nie spodobało, powiedziałem nie i odwołuję swoją zgodę na kontakty marketingowe. Przestali dzwonić. A potem czytam taką wiadomość, że okazuje się, że zgodnie z rozporządzeniem tymi taryfami na następny rok, klienci, którzy sobie zmniejszą zużycie o 10% w następnym roku, mają możliwość otrzymać od dostawcy prądu rabat 10% na energię elektryczną. Więc ja to traktuję tak, że mój dostawca prądu bardzo nie chciał dawać mi tego rabatu 10%, bo zorientował się, że ja już o 10% obniżyłem swoje zużycie. I dlatego mi oferował niekorzystną dla mnie umowę, która daje tylko 2% rabatu, ale wyższa opłata handlowa i jeszcze jakąś kartę paliwową, dla mnie niepotrzebną. Więc nie podpisujcie takich umów, sprawdźcie co jest, jakie są ceny, bo ja prawie już zmieniłem operatora, a potem się wstrzymałem, bo teraz obecna taryfa mi całkiem zadowala. Poza tym taryfa standardowa jest regulowana państwem, więc nie może być opłata wyższa niż powie państwo.
mogę tylko dostać rabat, jak się okazuje. To ja chyba pozostaję przy tej taryfie. No i to taka informacja, taka ciekawostka. Także dzięki bardzo i do zobaczenia. Dobra, na razie. Pa!